Ten 2020 rok, sytuacja od marca wszystkich zaskoczyła. Na pewno nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. Tak naprawdę tkwiliśmy w takiej próżni, z której trudno było cokolwiek wywnioskować. Najłatwiejszą formą zbliżenia się do siebie było trenowanie. I widać, jak aktywnie to wszystko działało w sieci, jak sportowcy się uaktywniali, jak próbowali dopingować ludzi. Paweł jako trener pracujący w klubie musiał robić filmiki, które motywowały młode adeptki do koszykówki. Ja dawałem mój czas na przykład i on mi odpowiadał, a to ja zrobiłem tyle. Nie? I taka była motywacja, dobra, to następny raz to... Taki wspólny challenge, to właśnie mówię, dobra, to następny raz to ja ci pobiję, ja zrobię lepiej niż ty. Nie? Dla mnie, jak teraz mówię, że najważniejsze to jak talent to jest chęć. Nie? I po prostu i ktoś jak ma chęć, to może już wszystko zrobić, naprawdę ćwiczyć wszędzie. My jako sportowcy wiemy, że jeżeli chcemy osiągnąć sukces, najpierw musimy zacząć od siebie, bo jeżeli nie wypracujemy sobie czegoś na boisku, nikt nam tego nie da później.